Hej kochani, dzisiaj czas, jak już widzicie po tytule, na ulubieńców grudnia. Ten filmik nagrywam już po raz trzeci, bo co chwilę coś mi przeszkadza, a to mąż z psami, a to coś tam jeszcze innego, więc mam nadzieję, że teraz po prostu pójdzie gładko i sprawnie. Mam dla Was kilka produktów z pielęgnacji i w sumie z kolorówki. I powiem Wam szczerze, że chyba nie będzie nic, czego byście jeszcze nie widzieli u mnie, więc co, lecimy, zaczynamy, bo nie chcę znowu mieć tasiemca. I zacznę od kremu Balea 50's Forever. To jest krem w takiej malutkiej 30 ml puszeczce, bo chyba tak to mogę nazwać. On już jest zdękowany, ja go Wam pokazywałam w zdękowanych, natomiast opakowanie zatrzymałam, bo naprawdę świetnie mi się sprawdzał do kremowania dłoni. Jego można używać do ciała, do ust, do twarzy, no chyba do wszystkiego, czego się da. Ja go używałam natomiast na dłonie. No niestety skończył się bardzo szybko. Był o zapachu wiśni. Ja ten zapach uwielbiam, puszka dalej pachnie. Naprawdę rewelacyjny krem. Ja posiadam jeszcze jedną wersję, która leży na szafce nocnej. Tamta jest o zapachu lawendy i róży, która no nie do końca mi odpowiada. Tą natomiast uwielbiałam. Kosztuje euro 25. Nie wiem, czy jest to jakaś limitowana edycja, bo nigdzie nie widnieje żadna informacja, więc jeżeli będziecie w DM-ie, no to mogę Wam polecić. Jeżeli oczywiście lubicie kremować sobie dłonie. Kolejny produkt, po który no dosyć często sięgałam w tym miesiącu i w sumie mam go już chyba od września? Tak mi się wydaje, że września. Jest to Herbal Essences, suchy szampon o zapachu lilii. Zapach bardzo ładny, naprawdę bardzo mi się podoba. Taki słodkawy, ale trochę taki pudrowy, no nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie mogłoby się wydawać, że ten suchy szampon jest duży, on ma natomiast tylko i wyłącznie 180 ml, ale jest mega, mega wydajny. Natomiast to, co mi najbardziej w nim odpowiada, jest fakt, że no, nie zostawia tego tępego uczucia na włosach, a bardzo ładnie je odświeża. W każdym bądź razie jeden dzień możemy przedłużyć bez mycia włosów, no bo to nie jest jednak rozwiązaniem, włosy trzeba myć. No natomiast mówię, nie pozostawia tego uczucia, tego tępego uczucia i to mi się w nim najbardziej podoba. Nie bieli włosów, więc przypadł mi bardzo do gustu. Ja nie pamiętam, czy ja za niego 5 euro płaciłam. W każdym bądź razie ja go zakupowałam w Holandii, bo w Niemczech był on niedostępny. Dużo mi już go tutaj nie zostało, jak tak dalej pójdzie, to na pewno w styczniu wykończę, jednak jeżeli macie w Polsce dostęp do tych suchych szamponów z Herbal Essences, bo to akurat nie była jakaś limitowana edycja, no to mogę Wam je polecić, jeżeli szukacie alternatywy dla szamponów z Batiste, które no moim zdaniem zostawiają tą tępą warstwę, czego ja niesamowicie nienawidzę. Ja mam w zapasach jeszcze jeden suchy szampon właśnie z Batiste i tą wersję XXL, coś tam. No i powiem Wam, że użyłam kilka razy i nie jest to produkt dla mnie. No mimo wszystko mam, więc będę chciała go na pewno zużyć. Lecimy dalej. Dwa zapachy, po które sięgałam w tym miesiącu. Na co dzień sięgałam po Victoria's Secret Pure Seduction, czyli jest to mgiełka do ciała o zapachu czerwonej śliwki i frezji. Bardzo ładny zapach. Powiem Wam, że dosyć długo utrzymuje się na ciuchach. Na skórze szybko go przestawałam czuć, natomiast na ciuchach naprawdę czułam go nawet następnego dnia. Mi zakupiła go Ewelina z kanału E jak Ewa u siebie w Holandii w drogerii Etos, ponieważ ja nie miałam możliwości podjechać do Venlo, a ona akurat nie chyba jakoś po drodze do pracy mi zakupiła. Kosztowała taka mgiełka 10 euro, czyli powiedzmy mniej więcej 40 zł. Jeżeli macie dostęp do nich w takiej cenie, no to jak najbardziej polecam Wam się za nimi rozejrzeć, natomiast po cenie 80 zł, czy tam nawet 120 zł, no to raczej odpuśćcie sobie. No niemniej jednak na co dzień jak najbardziej dawała radę.
A drugi zapach są to już perfumy Dior Addict. Te w takim ciemnym granatowym opakowaniu. W międzyczasie jest już nowa wersja, gdzie z góry ściąga się to. Ja natomiast mam jeszcze starą, w której tutaj ten guziczek się przekręca i tutaj się pryska. Jest to przepiękny zapach. Jest to zapach mocny, więc nie będzie to zapach dla każdego. Natomiast no, na zimę, jesień, jak najbardziej. Na wieczorne wyjścia, na jakieś naprawdę ważne spotkania. Wierzcie mi, że jak popsikacie się nim, to będziecie pachnieć naprawdę cały dzień. Do tego wasze ciuchy będą pachnieć nawet i po dwóch dniach. Także tu główną nutą jest wanilia i tam coś jeszcze, w każdym razie główną nutą wanilia, więc są to perfumy ciężkie, mi się wydaje, że zresztą po opakowaniu można zobaczyć, bo ja wychodzę z założenia, że właśnie takie ciemne opakowania to z reguły właśnie posiadają zapachy, które są mocne. To jest mój ulubieniec naprawdę już od lat, chyba na pewno 10, bo wydaje mi się, że 10 lat temu kupiłam pierwszą buteleczkę. No mówię, perfumy są przepiękne, no niestety niesamowicie drogie. Wiem, że w Polsce są wersje chyba 20 ml dostępne w Sephorze, które kosztują chyba 250 zł. Jak za 20 ml, no to jest naprawdę spora cena, natomiast ja akurat nie posiadam wersję 90 albo 100 ml, już Wam mówię, 100 ml i ona kosztowała mnie 100 euro. Co no oczywiście też nie jest mało. Dobrze, przejdźmy do następnego produktu i ostatniego już zarazem z pielęgnacji. I jest to żel pod prysznic Bath & Body Works Duck Kiss. Słuchajcie, zapach jest boski. Kiedy go używam, naprawdę pachnie nie tylko moje ciało, ale pachnie też cała łazienka. Jeżeli używam go wieczorem przed pójściem do łóżka, pachnie mi cała piżama czy koszulka, w której śpię. Naprawdę rewelacyjny żel pod prysznic. One są drogie, no bo kosztują te 49 zł. Ja natomiast jestem zdania, że od czasu do czasu można zainwestować. Nie wysuszają mi skóry, przynajmniej, no jak mówię, mojej skóry. No pachnie przepięknie. Jest to mocny zapach, więc też nie będzie to dla każdego. Natomiast ja uważam, że jest rewelacyjny. Ja miałam już mgiełkę z tej serii, już dawno ją skończyłam. Natomiast te żele są przede wszystkim mega wydajne. Słuchajcie, ja tego żelu używam od października. Miałam go ze sobą teraz w Polsce i używałam go z babcią. I słuchajcie, on się nie chce zużyć. Naprawdę, ja w grudniu niemalże codziennie po niego sięgałam. No i on się nie chce zużyć, jak widać. Co samo za siebie mówi, że jest mega, mega wydajny. Z pielęgnacji to by było na tyle. Przejdźmy teraz szybko do kolorówki. Powiem Wam szczerze, że u mnie zarówno w grudniu, jak i w listopadzie, jeżeli chodzi o kolorówkę, wyglądało wszystko niemalże tak samo, tylko sięgałam często po różne tusze do rzęs. Natomiast w grudniu najczęściej sięgałam, miałam także ze sobą w Polsce na wyjeździe po podkład Astor Perfect Stay 24 godziny, który zawiera w sobie także primer. Ja już Wam tą próbkę pokazywałam, ona ma zaledwie 15 ml, natomiast no, jest naprawdę mega wydajna, bo ja wciąż niemalże codziennie nakładam właśnie ten podkład i nie czuję, żeby się kończył. Dzisiaj także mam go na twarzy, jest to według mnie idealny kolor dla mnie, bo jest jasny, ja jestem blada, nie odcina mi się nigdzie, także no myślę, że jeżeli się skończy i trochę uszczuplę swój zapas podkładów i kremów CC i czego ja tam jeszcze nie posiadam, to na pewno skuszę się na niego w pełnowymiarowej wersji. Jeżeli chodzi o oczy, to w tym miesiącu i zarówno w zeszłym miesiącu sięgałam non-stop po dwa te same cienie, także dzisiaj mam je na powiekach. Pierwszy, który jest dla mnie jakby bazowy, może nawet jak, właśnie jako baza, to MAC Paint Pot w odcieniu Painterly. Czyli w takim bardzo, bardzo jasnym, tu możecie zobaczyć. Bardzo podoba mi się w nim to, że on zakrywa moje czerwone powieki. Naprawdę niweluje tą czerwień, tej czerwieni nie widać, nie zbiera mi się nigdzie i ładnie utrzymują się na nim inne cienie, zarówno właśnie takie pudrowe, jak i w kremie.
No i na niego używałam oczywiście w dalszym ciągu kolor Tattoo w odcieniu 35 On and On Bronze. Jak już możecie zobaczyć, jest naprawdę mega mocno już zużyty. No, wydaje mi się, że w tym miesiącu to tylko i wyłącznie po niego sięgałam. Natomiast drugi odcień z kolor Tattoo z Maybelline, jaki posiadam w odcieniu 40 Permanent Taupe, używam w dalszym ciągu do brwi, także dzisiaj mam go na sobie, także on już jest mega mocno zużyty. Wydaje mi się, że ładnie to wygląda, ja lubię mieć ciemniejsze brwi, no bo ja już jasną blondynką nie jestem. Jeżeli chodzi dalej o oczy, dalej sięgałam po... Przepraszam Was bardzo, coś mnie chrypa łapie. Dalej sięgałam po moją paletkę z Urban Decay Naked Basic. Jak widzicie, tu już są dosyć dobrze zużyte, zwłaszcza ten i ten i ten. No, widać, że bardzo często po nią sięgam. Także ze sobą w Polsce miałam na święta i także dzisiaj mam ją na powiekach, i więc jak widzicie, są to produkty, które Wam pokazuję właśnie, które w sumie używam codziennie, jeżeli się maluję, bo czasem mam takie właśnie dni, że albo siedzę w domu, albo tylko gdzieś na krótko wyskakuję i się niczym nie maluję. Jako bronzer, no powiedziałabym, od 2 miesięcy używam tylko i wyłącznie NYX. W sumie jest to róż w odcieniu taupe. Natomiast ja, jak wiele innych dziewczyn, używam go właśnie jako bronzera i też już dosyć dobrze go zużyłam. Widziałam u kogoś w filmiku, u którejś dziewczyny w filmiku widziałam, że mówiła, że słabo oddaje kolor. Słuchajcie, w moim przypadku też tak było, że na początku, dopóki nie zdarła się ta, powiedzmy, ta pierwsza warstwa, no to on dosyć słabo oddawał kolor. Ja tam jechałam tym pędzlem i jechałam i naprawdę mogłoby się wydawać, że ja chyba z 10 minut tam mieszałam, żeby cokolwiek móc nałożyć. No natomiast na chwilę obecną daję już lepiej radę i jak widzicie, jak on, albo i nie widzicie, jak go też dzisiaj mam na twarzy. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny bronzer. Nie jest mocny, nie jest przede wszystkim pomarańczowy, tak więc ja bardzo chętnie po niego sięgam, jest bardzo delikatny i do tego ładnie się daje rozblendować. Jako róż, także już w tym miesiącu tylko i wyłącznie używam różu, który był chyba w zeszłym roku w Glossy Boxie. To był róż w kooperacji z Kryolanem właśnie dla Glossy Boxa. Ma on taki odcień, według mnie to już jest właśnie taki typowo jesienno-zimowy odcień. No jak widzicie, używam i jakoś dna nie widać, pomimo że on ma zaledwie 2,5 grama, także dzisiaj mam go na policzkach. No nie wiem, jak to będzie widać w kamerze, ale właśnie wszystkie w sumie produkty z kolorówki, które Wam dzisiaj pokazałam czy pokazuję, mam na twarzy. I ostatni produkt z ulubieńców, który już także Wam pokazywałam, jest to Rimmel Stay Matte w odcieniu 001 Transparent. Jak możecie zobaczyć, także jego już dosyć mocno zużyłam. Aczkolwiek ja powiem Wam szczerze, że pudry zużywam dosyć powolnie, dosyć mozolnie. Jest to fajny puder, ale nie współgra on ze wszystkimi podkładami i nie ze wszystkimi kremami CC, BB, co tam jeszcze jest. Na przykład z moim kremem CC z Bourjois nie współgra on w ogóle, właśnie robi się na twarzy taki cakey. To mówiłam Wam w jednym z vlogów, które mogliście wcześniej oglądać. Wydaje mi się, że to był vlog, kiedy z Haliną i z Mają wybrałyśmy się do Romont. Mimo wszystko bardzo lubię go używać właśnie na przykład do setowania concealera pod oczami, bo w moim przypadku sprawdza się to rewelacyjnie, wystarczy jeszcze mieć do tego dobry pędzel. Ja przetestowałam dużo swoich pędzli, akurat nie udało mi się w końcu znaleźć taki, który jest idealny do tego i nakłada także wystarczająco dużo, ale nie za dużo pudru. I kochani, wydaje mi się, że to by było na tyle. Chyba pokazałam Wam wszystko, po co najchętniej sięgałam w tym miesiącu. Trochę się tego nazbierało. Mam nadzieję, że no, filmik nie wyszedł zbyt długi.
Jeżeli oczywiście coś z tych kosmetyków, jak i pielęgnacji macie, znacie, bądź używacie, bądź lubicie, dajcie mi koniecznie na dole w komentarzach znać, a może nawet możecie mi napisać, co wy w tym miesiącu bardzo chętnie używaliście. Ja zawsze jestem tego ciekawa. Tymczasem żegnam się z wami i widzimy się niedługo, chyba w ostatnim filmiku w tym roku. Do zobaczenia!